Trener Oles, witam w kolejnym unboxingu wiatrówki na moim kanale. Jeżeli ogląda ten filmik jakaś firma, która właśnie sprzedaje wiatrówki lub też inne militaria, jeżeli macie ochotę współpracy ze mną nawiązać, mój adres e-mail biznesowy znajduje się w opisie tego filmiku, tak więc napiszcie, na pewno jakąś współpracę nawiążemy, dogadamy się, tak więc zapraszam do oglądania. Więc zacznijmy otwierać paczuszkę, mamy tutaj nożyk, mamy paczkę, która jest nawet niezbyt mocno zabezpieczona, ale dobra, otwieramy ją. No i naszym oczom ukazuje się faktura, która była zacenzurowana, ponieważ tam są moje dane, których nie musicie koniecznie wiedzieć. Mamy tutaj naszą wiatrówkę, którą będziemy sobie dzisiaj testować i recenzować. Jest to właśnie Luger, proszę bardzo. Tak się prezentuje. Naprawdę bardzo fajna wiatruwa. Zresztą za chwilę się przekonamy. Jest zasilana 12-gramową kapsułą CO2, czyli jest to kapsuła właśnie taka. 12-gramówka CO2. Kaliber, jakim strzela, są to kulki stalowe BB tego typu, czyli 4,5 mm. Zajmijmy się już samą wiatrówką, czyli otworzymy ją sobie. Znajdują się tutaj instrukcja obsługi, oczywiście ostrzeżenia oraz jakieś reklamy. Podkładamy na bok. Mamy klucz imbusowy, żeby przykręcać kapsułę CO2 w naszej wiatrówce oraz samą właśnie wiatrówkę, która prezentuje się w ten sposób. Jest bardzo fajna. Magazynek zwalniamy w ten sposób. Tak wygląda magazynek w tej naszej wiatrówce. A do testów jej przejdziemy za chwileczkę, tylko że sobie ją nabijemy. Wkładamy naszą kapsułę na miejsce. No i dokręcamy. I do oporu, tak żeby nam nie uciekało powietrze. No i gdy nasza kapsuła CO2 jest nabita, możemy przejść do naładowania naszego magazynka i przetestowania naszej wiatrówki. Nasze kulki wkładamy tu do tej właśnie dziury, która znajduje się poniżej. Kiedy nasz magazynek jest pełny, możemy naszą wiatrówkę nabić, czyli wkładamy magazynek, ja jeszcze jej przeładowywać nie będę. Mamy tutaj kurek, żeby zabezpieczyć naszą wiatrówkę. Teraz jest ona zabezpieczona i nie ma szans wystrzelenia, ponieważ jest zablokowany spust. Możemy odblokować. I teraz jak naciśniemy spust, to też nie strzeli, ponieważ jest to wiatrówka single action, czyli musimy ją po prostu przeładować. Także to jest akurat w tej wiatrówce fajne. No i przejdziemy sobie teraz do strzelania do celu. Naszym celem będzie taka oto tarcza. Zobaczymy sobie, jak wiatrówka będzie sobie radziła z około 6 metrów. Tradycyjne celowanie w tej wiatrówce jest to po prostu muszka i szczerbinka. Także oddajemy około 20 strzałów z odległości 5-6 metrów. Zobaczymy, jak się wiatrówka sprawdzi. Także przeładowujemy i lecimy. No, wiatrówka ma jak najbardziej bardzo mocny blowback, także to się jej chwali, ponieważ odrzuca do tyłu. Spust chodzi naprawdę bardzo lekko, jest to bardzo fajna wiatrówka, bardzo przyjemnie się z niej strzela. Zaraz zobaczymy jej skupienie, cały czas celuje w czarną część tarczy. I po ostatnim strzale nasz zamek zostaje w tylnym położeniu. Tak więc możemy nasz magazynek wyjąć, zrzucić zamek i zabezpieczyć naszą wiatrówkę. Idziemy sprawdzić, jak tam celność. No i od razu można wywnioskować, że wiatrówka ma naprawdę bardzo, ale to bardzo ładne skupienie. Wszystkie strzały są w celu. Naprawdę bardzo dużo strzałów oddałem w sam środeczek tarczy. Tak więc i moje umiejętności strzeleckie właśnie były poddane próbie. Oraz celność tej wiatrówki, czyli
Moja finałowa ocena tej wiatrówki jest to 10 na 10, tak więc link do niej znajdziecie w opisie do zakupu. Trzymajcie się, cześć!